Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich. Dzisiaj za pomocą 5 punktów opowiem Wam, jak poprawić swój wynik na wyciskaniu leżąc. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o transmisji pay-per-view, opłata to łapa w górę, sub i w komentarzu napiszcie, co za tydzień. Okay, dzisiejszy film będzie o tym, jak prowadzić sztangę, żeby ten tor ruchu był optymalny. Czyli generalnie skupimy się na tym torze ruchu. Gdzie zacząć, gdzie skończyć, po jakim torze wykonywać ten ruch. Pierwszy punkt to będzie punkt początkowy. Raczej jest to oczywiste, ale tak dla formalności przedstawiam go jako punkt pierwszy, czyli gdzie zaczynamy. Oczywiście zaczynamy z ramionami, prostopadle nad barkami, czyli nadgarstek, łokieć i bark muszą być w jednej linii. Punkt numer dwa to będzie punkt końcowy, czyli kontakt sztangi z naszą klatką piersiową. O tym, który punkt to będzie dokładnie, zadecyduje szerokość naszego chwytu, bo im szerzej złapiemy, tym wyżej w stronę brody będziemy opuszczać sztangę, im węziej ją złapiemy, tym niżej w stronę bioder będziemy opuszczać naszą sztangę. Ponieważ ta zasada, że łokieć jest pod nadgarstkiem, obowiązuje przez cały ruch, także jeśli zaczynamy wąsko, to musimy zejść bardzo nisko, żeby utrzymać nadgarstek nad łokciem, a jeśli trzymamy szeroko, to oczywiście będzie to wysoko na klatce, tak żeby znowu utrzymać tą pozycję. I punkt trzeci to jest właśnie ten łokieć pod nadgarstkiem, ale prawdopodobnie łokieć troszkę przed nadgarstkiem, patrząc od boku, będzie idealną pozycją. Patrząc od przodu, zawsze łokieć pod nadgarstkiem. Natomiast od boku może on być delikatnie wysunięty względem naszego nadgarstka. Tak, żeby nakierować sztangę na powrót na to miejsce, czyli nad nasze barki. I teraz punkt czwarty to będzie właśnie ten optymalny tor ruchu. Biomechanika podpowiadałaby nam, że pionowe zejście w dół, czyli takie tak zwane wyciskanie gilotynowe, o którym będzie w punkcie piątym, powinno być optymalne. I jak najbardziej jest tak, ale mamy takie ograniczenia strukturalne, które powodują, że no, nie będzie to najzdrowsza pozycja dla nas. Poza tym będzie to bardzo długi ruch, więc silniejsi będziemy schodząc, że tak powiem, troszkę niżej właśnie w stronę bioder. Także schodzimy po takim delikatnym łuku, to zobaczycie tutaj na filmie od boku. Natomiast wracając, większość początkujących prawdopodobnie wróci dokładnie po tym samym torze. Ale jeśli ktoś chce zdobyć przewagę i właśnie tą biomechanikę wykorzystać na plus, nie szkodząc sobie w żaden sposób, to fajnie by było, kiedy schodzimy, to właśnie iść po tym łuku, kiedy wracamy, jak najszybciej wejść w to pionowe wyciskanie w górę. Czyli zamiast wyciskać z dolnej pozycji w górę, najlepiej jakbyśmy wyciskali w stronę głowy, w stronę swojej głowy. Czyli tak jakbyśmy wyciskali do tyłu. I kiedy już wrócimy łokciami właśnie do tej pozycji, kiedy możemy iść w pionie, to już tutaj jesteśmy bardzo silni i jak najszybciej wracamy do tej silnej biomechanicznie pozycji. Taką przewagę wykorzystują najlepsi wyciskający na naszej planecie. Tutaj macie przykład właśnie, jak wyciska początkujący, jak wyciska bardzo silny, jak wyciskał Kaz Majer, czyli jeden z najsilniejszych wyciskających w historii. Tak, i punktem piątym właśnie będzie to wspomniane już wcześniej wyciskanie gilotynowe. Czasami jeszcze widzimy do dziś, jak ludzie to wykonują. Tak jak już wspomniałem, będzie to szkodziło naszym barkom niestety. Kiedy mamy taką pozycję ramienia, tak zwane high five, tu się robi bardzo ciasno i jedno ze ścięgien naszych rotatorów no niestety dostaje, jest tak ocierane kością i długofalowo będzie to rodziło na pewno problemy. Także, jeśli patrzymy od góry na wyciskanie, to na pewno nie chcemy takich 90 stopni, które byłyby no, biomechanicznie silne, ale tak jak mówiłem, długi zakres ruchu oraz właśnie ten impingement, czyli to uciskanie tego ścięgna będzie zachodziło. Także szukamy prawdopodobnie takiej pozycji 70 stopni. I właśnie na taką szerokość również powinniśmy dobrać sztangę, żeby mniej więcej te 70 stopni uzyskać. Swoją drogą, kiedy chcemy coś
kogoś popchnąć na przykład albo przesunąć, to też zwróćcie uwagę, że raczej aż tak byśmy tego nie robili, tylko z reguły właśnie takie 70 stopni byśmy układali w ramionach i dokładnie tego samego szukajmy, wyciskając leżąc. Tak by wyglądał mój przepis na idealny tor ruchu sztangi w wyciskaniu leżąc. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie wyniki i czy wyciskacie w ten sposób. No i oczywiście skasujcie bilet, jeśli tego nie zrobiliście do tej pory, czyli łapa w górę, sub i widzimy się za tydzień.